zera zrobić bohatera. Nie bezpieczna duma, lepiej go zakup. Wybierz jedno, chwała albo zgon. Tak to robi gol. Witajcie z tej strony Skorpion. Sprawdźmy, jaka na nas czeka perfidna potyczka. O, mamy za free, super. Arenowa bójka, miniaturowa wojna. Nowe wyzwanie dla maleńkich gladiatorów arenowej bójki. Stwórz standardową talię. Wszyscy stronnicy mają 1-1 i kosztują 1 kryształ many. Okej. Jak widać, trzeba stworzyć talię, tak więc za kilka chwil wracam. Jestem już z powrotem, talię mamy złożoną. Możemy zaczynać. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Szczerze mówiąc, nie lubię, nie przepadam za tego typu bójką, ponieważ czy typowymi właśnie jak tutaj areny są. Rexar kontra Uther. Będę walczyć z honorem. Niech rozpoczną się łowy. Takie mamy oto karty. Myślę, że sobie zostawimy. Przywitamy się standardowo. Witaj, podróżniku. No, dawaj. Chyba nie chcesz. Witaj, podróżniku. Dobrze cię widzieć. O, po moich próbach dopiero. Dziękuję. To my zrobimy sobie tak. Gotowe. Światło gaśnie. A nie. Naprawdę. Pewnie wszystko będzie miał albo bardzo dużo z prowokacją. Jeszcze coś? No tak, bo masz monetę, super. Dobre zagranie. No niestety, wyszło jak wyszło. Dobre zagranie. To jakby tu zrobić? Oto jest pytanie. Tak sobie. Co dalej? No lipa, nie możemy wyłożyć żadnego stwora. Gotowe. Mam nadzieję, że nie zniszczy mi tych robaczków. Larw. Ech. Dobrze to rozegrał. No ale co zrobić? Tak. Moja tarcza. Tak. No i co dalej? Niech będzie tak. Będzie walczył dalej. Czy się podda? Zobaczymy. A jednak. No nie. Shit. Co za koleś. Boskie tarcze i dopalania. No i prawo, czyli standardy. Dobre
zagranie. To my zrobimy tak. Okidoki. Sprawiedliwość żąda pomsty. Dziękuję. W ten sposób. No to ciach. Teraz się poddasz. Aha, coś takiego. To niedobrze. Ile jeszcze to będzie? Taki myk. No niech ci będzie, no. Będę opłakiwała. Narty. Oczywiście mamy ciąg dalszy. Próbujemy dalej wygrać, jak tylko możliwie najwięcej się da. Na razie mamy jedno zwycięstwo. Tak jak będziemy mieli 3-4, to już będzie ok. Rozpoczną się łowy. Okej, zatrzymamy sobie. Niestety mamy walkę z szamanem. Że tak powiem. No co, jest już we mnie coś? Na dzień dobry. Witaj, podróżniku. Aha. Ech. To prawda. Teraz czy później? Dobra. Robimy to szybko, żeby tylko udupić przeciwnika. No nie, tylko nie to. Dobre zagranie. No nie, ja pikole. Jak to podwójnie, aha. Dobre zagranie. Dołącz lub zginij. Mnie tam jedno. No mi niekoniecznie. O. Gites majonez. Tylko właśnie. Co teraz zrobić? No, będziemy sobie dobierać karty, to nasz plus. Ale niewiele mamy tutaj na stole. Ech. Tak to robisz. To my w jak właśnie. A no, witaj, witaj, witaj. Będę opłakiwała twoją śmierć. Grzybowa!
No i chwilowo chyba to wszystko. Zobaczymy, co zrobi. Niestety gość usilnie walczy dalej. Nie poddaje się. A nie jest to dobry znak. No dawaj, nie mamy czasu. Nie chcę, żeby 40 minut lub więcej trwała ta rozgrywka. No nie masz co zrobić? No to się poddaj. A, jednak. Dobre zagranie. Nie oswoisz. Wytrzęsie się ziemia. Padają imperium. Dobre zagranie. No dobra, no i co? Już wszystko? Super. No to robimy tak. No właśnie, jak? Mek? Gdzie jedno spadnie, tam spadnie rosną. Mek? I walimy w twarz. Poddajesz się? No raczej szans nie masz. Okej. Wow. Dobre zagranie. Ile jeszcze to będzie? No nie. Ile jeszcze to będzie trwało? Shit. Ale się bronił maksymalnie po prostu, widzieliście? Ja już myślałem, że to wygram. Chyba jednak nie. Niestety. Tak sobie myślę. Jakbyśmy zrobili tak. To wyłożyli. To rozwala to. To może inaczej. Ucieka. Tak sobie myślę. Aha. Fajnie. No to lecimy dalej z tym koksem. Już mamy dwa zwycięstwa. Talia jest spoko, ale potrafią się ostro bronić. Tak w, powiedzmy, w pierwszej połowie gry. Później mniej, ale tak pod koniec znowu prawie zaczynają ostro już. Takie mamy oto karty. No cóż, dobra. Zostawimy sobie. To jest techowa karta. Witaj, podróżniku. Niedobrze. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie jest dobre. Ucieka. Masz.
Trochę zaryzykowałem, ale nie szkodzi. Sprowadzam życie. No i chyba tutaj będzie pierwsza przegrana. Coś czuję. Dobra, masz. Teraz będzie kto pierwszy, ten lepszy. Do ubicia. Czyli na szybkość idziemy. Wow. No nie. Chyba przegrałem faktycznie. No niestety. Porażka musi być. Prędzej czy później. Jeszcze mamy dwie szanse. Zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Niech rozpoczną się łowy. No, karty takie nijakie. Czyli dobra pasa już odchodzi ode mnie, niestety. No dobra, zatrzymamy sobie. Witaj, podróżniku. Gdzie jedno spadnie? Super. Pozdrawiam cię. Dziękuję. Ktoś chce przypłaca? Ucieka. Co on zrobi? Obadajmy. Nie podoba mi się, że właśnie ten bohater, no, użyje podobnych takich sił jak my. I też ma czary albo stwory obszarowe, że tak ujmijmy to. Dobre zagranie. Dobre zagranie. Dołącz lub zginij! Mnie tak. Podziwiaj potęgę wichrogrodu! To był błąd. Dzięki. A, szala się przychyla na jego stronę. Nie uciekniesz przede mną. Śmierć powraca. No, kiedyś powróci. No nie, miał top deck. Ja pikole, no. Weźcie, nie denerwujcie mnie. Gdzie jedno spadnie? Przeznaczenie prowadzi. No może. Ech. No i w topa, no. Tu już widzę kolejna. On sobie dobiera karty. O, a mnie po prostu rozwala powoli. Jeszcze coś zrobi? No dawaj. Nie no, zarepiście, nie? Wyczyścił stół?
O nie, już myślałem, że będzie tak dobrze. Dobra. Rzucisz coś jeszcze teraz, obszarówę kolejną. Dawaj. No, szybciej. Albo to ja wygram, albo ty. Ech, to jego dobieranie, no. Co ci to da? Dobre zagranie. Niewiele. To może tak. Bach, ciach, rach, mach. Żeby tylko obszarówki nie dobrał i nie miał. Nie, 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 please, please, please. Dobre zagranie. No, fuck. Się chłopak rozkręcił. Idziemy w fejsa. Jak najszybciej. Rzucam tajemne pociski. Dobra, czyli idziesz na ilość teraz. Spoko loko. No szybciej, masz 3 karty, 6 many i nad czym tutaj się zastanawiać? Kilka stworów, tak? Minionów. Poddajesz się albo grasz dalej, nie wiem. Ja nie rozumiem takich kolesi. Nad czym tutaj oni tyle myślą? Widzi, że ma szanse nieduże. No właśnie. Dobra, nasza. 3 zwycięstwa już są. Lecimy dalej. Jak mówiłem, nie lubię tego typu perfidnych bujeczek, gdzie są areny. Bo tak naprawdę nie lubię grać aren. Tu nawet nie chodzi o umiejętności, choć w pewien sposób też. Chodzi o duże szczęście i RNG. Aha, takie karcioszki, no to tak nie fajnie. Teraz mamy tego pana. Niestety się leczy. To nie za fajnie. Witaj, podróżniku. No fajnie, odrzuciłem i dało mi, tak? No, przywitaj się. Witaj. Dzięki. Dziękuję. Masz. Trzeba masz jakąś obszarówkę. I to sporo. O, nic nie zrobiłeś? Dobra, plus dla mnie. Tej bestii nie oswoisz. No chyba nie.
I walimy w twarz. Jak najszybciej go ubić. Nie, no fuck. No i wyjdzie z tego obronną ręką. Dobre zagranie. Ja pikole, co za koleś. Dołącz lub zgiń. Mnie tam jedno. Nie mam wyjścia. No nie, dobrze mu poszło. Co dalej, będziesz się bronił ostro? No nie, czar. Pewnie szukał przerówki. Podaj mi klucz łukowy. Zostałem. Nara. No, to już jest okej, tak jak mówiłem. Lecimy dalej. Rexar kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Niech rozpoczną się łowy. Takie karty mogą być. Niestety mamy znowu kapłana przeciwko sobie. Czyli musimy jak najszybciej doprowadzić jego do zagłady. Witaj, podróżniku. Witaj, podróżniku. No co, przywitasz się czy nie? Czy olejesz? Olejesz? No trudno. Dziękuję. To cię rozwalę, mam nadzieję. To my jak zrobimy? Może tak, na początek. Taki teścik, zobaczymy co on zrobi. Okej, dobra. A jednak poszczęściło mu się. Niedobrze. To mi się nie podoba. Co dalej? Ucieka. Gdzie jedno spadnie, tam papy rosną. Może tak. Gotowe. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale coś czuję, że tu będzie chyba wtopa. Najgorsze jest to, że jeszcze coś może wykombinować, a ma niestety 7 many. No właśnie. Dobre zagranie. Ile on ma tych dopałek? Jesus. Dobre zagranie. Dobra, no to wtopa. Teraz tylko będzie mi szedł face'a.
niestety. Więc raczej to przegrałem. Mam tylko 4 życia. 3. A nie mam jak się leczyć. On ma 10. No to w topa. No właśnie. Dziękuję. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!